Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy takie żniwa słonecznikowe, tak na spontanie w sumie, bo nie spodziewałem się, że nawet dzisiaj będziemy kosić, ale kombajn przyjechał, udało się, więc wjeżdża już tam drugi raz dookoła, tam sobie dwa razy, tutaj się te, i tam kończy chyba. O, no dwa razy już objechał, więc jeszcze nie ma zbiornika, jestem ciekawy co tutaj poleci, ale myślę, że w porównaniu tam do innych, gdzie kosi, to jest ładny. To też możecie zobaczyć. Tu jest dużo lepszy ten słonecznik, więc zobaczymy jaka będzie średnia. No wilgotność będzie wysoka, bo dużo jest tego jednak zielonego. Tata właśnie wziął próbkę i pojechał zbadać tą wilgotność, będziemy mieć, bo tutaj kombajnista akurat nie ma ze sobą niestety przyrządu, więc tata musi jechać gdzieś tam na skup zbadać i wszystko będziemy wiedzieć jak to jest. Tutaj mam New Hollanda podczepionego z dużą przyczepą metal fachu. Tata przyjedzie później z zatorem, z tandemem, więc kosimy. Odmiana pionerowska. W dalszej części filmu wam powiem jaka to jest, bo nie pamiętam. Sprawdzę sobie w telefonie, bo nie pamiętam odkąd jest pionera, ale jaka dokładnie to wam za chwilę powiem. Kosimy fendem, jak widzicie, z przestawką do kukurydzy przerobioną, jakoś tam ją przerobili i nawet sprawuje się bardzo dobrze. Może nie bardzo dobrze, ale dobrze. Jakoś nie ma, nie widzę tutaj za dużych strat, więc zobaczymy. Pierwszy raz mamy słonecznik, więc uczymy się go. Mówi, że dobrze, że był skrócony, bo kosił już taki wielki z kabiną równy, więc ciężko się kosiło, a ten tutaj mówi, że powinno się w miarę kosić. Chociaż tam już trochę został przytkany, ale no, zobaczymy. Odmianę, którą tutaj zaszaliśmy, to Pioner. Teraz wam mogę powiedzieć, bo sprawdziłem PS64HE, więc taką mam tutaj odmianę. Koguty już mrugają, więc pewnie niedługo będzie sypać. Będę musiał chyba tam podjechać, albo on tutaj podjedzie, nie wiem. No, pogoda nam się udała, jak widzicie, jest trochę wiecznie, ale za to słoneczko ładnie świeci. No i stwierdziliśmy, że będziemy kosić teraz, bo tutaj wszyscy już za chwilę będą przestawiać się na kukurydzę. I później, kurczę, tak szukać kogoś, to ciężka sprawa będzie. Ten słonecznik jest bardzo nierówny. Nie wiem dlaczego nam taki wyszedł, ale widzicie, tu jest na przykład piąty nisko, żeby te kapelusze zebrać, a tutaj już jest wysoko, bo jest wyższy ten słonecznik. Tutaj gdzieś leżały jakieś puste. O, tutaj leżą kapelusze puste, wymucone dobrze. Nie wiem czy on tam podjechać, czy on tutaj przyjedzie, żeby wysypać, ale zobaczymy.
i pojedziemy najwyżej. Jedziemy wysypywać, rurę już ma otwartą, ale tutaj też sztyngle wysokie, tam nawet nie będę jeździł po tym polu, tylko ustawiam sobie tam gdzieś niżej, na tym najniższym. Nie ma co, bo tylko słyszę, jak pod przednikiem jest i hałasują. I leci pierwszy zbiornik na przyczepę. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Jest już pierwszy zbiornik na przyczepie. No zobaczymy, tata jeszcze nie przyjechał, nie znamy wilgotności, ale jeszcze jeden zbiornik tutaj wejdzie. Odmiana to jest to P64HE. Nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, ale pierwszy jest. Ciekawe, ile to waży. Tata już zbadał wilgotność, niestety 21%, jest bardzo wysoka. Dużo jest zielonych resztek i dlatego tak wysoko wychodzi chyba. Nie wiem, co będziemy jeszcze z tym robić, czy ktoś to kupić, czy nie damy komuś, co nam wysuszy, zapłacimy za usługę, sprzedamy, przemagazynujemy albo sprzedamy suchy. Nie wiem jeszcze, właśnie za chwilę będę dzwonić się pytać. Ja mam już tutaj pełną nasypaną, chociaż mogłoby tu jeszcze trochę wejść. Chyba będę musiał trochę porozgarniać, bo boimy się, że nie zmieścimy to, a naprawdę zostało mało. Tata tam już ma też 3/4 przyczepy, może tak 60% w sumie. I nam resztka została i jesteśmy ciekawi, czy ona wejdzie, a najwyżej będziemy rozgarniać, żeby po prostu nie szukać przyczepy, no bo ile tam tona, czy 500 kilo, bez sensu, żeby gdzieś sypać. Wejdzie na przyczepę, ja tam porozgarniam, tata też trochę w razie czego i uda nam się, więc bardzo ciekawi nasz, jaki będzie plon, ile tam kombajn w ogóle pokazał hektarów. I powoli kończymy, szybko to nam poszło, z półtorej godziny może, może trochę więcej, nie pamiętam, w której wjeżdżaliśmy, ale max 2 godziny. Ten słonecznik był tanio zrobiony, był zasiany na bronę talerzową, jeśli dobrze pamiętacie, z wiosny. Chcę nagrać sobie jakieś podsumowanie, jakie koszty, ile udało się zarobić z niego, ale najpierw mówię, musimy go sprzedać, zważyć i wtedy będziemy też wiedzieć mniej więcej, jak to wyglądało. No i też widzę jakieś tutaj parę rzeczy, których mieliśmy zrobić, na przykład raz więcej opryskać na grzyba, bo on już tutaj zaczął gnić trochę, to też trochę zawyżyło tą wilgotność, ale uczymy się, dopiero w przyszłym roku zasiejemy na trochę lepszej ziemi. Powiem wam, że tam, gdzie jest dobra ziemia, tam naprawdę mocno sypał, więc ten słonecznik też nie jest tak, że typowo musi na słabej ziemi. On tam będzie, a mały plon, bo niski nakład też, ale jednak na dobrej ziemi, jak jest, to ładnie sypie. A mówię, koszty tutaj jakie były, to Big Bag Saletry, Big Bag Konkali. Bez tej Konkali pewnie też by tutaj sobie urósł spokojnie. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają sztyngle po tym, grube, wtedy jest lepszy słonecznik, więc teraz będzie nas czeka tutaj uprawa i w przyszłym roku pójdzie kukurydza tutaj znowu. W zeszłym roku była kukurydza, a teraz słonecznik, później kukurydza. Dobra, wracamy do domu, jesteśmy już obsypani, udało się wszystko zmieścić. Balon sobie dobrze radzi, więc nie waży ten słonecznik jakoś dużo. Nie ma tylko 9 ton, myślę, że będzie może 10, tak maksymalnie, może nie być kurczę. To jest to okresie, za chwilę wjeżdżamy sobie na bagę tutaj we wsi i zobaczymy, ile mniej więcej będą ważyć. Najważniejsze, żeby ten słonecznik zebrany, bo on już tam ten słaby.
zawsze już przewracały się same, po prostu trochę tam ludzie obrywali te kapelusze. Mógłby postać jeszcze tam, gdzie był lepszy, no naprawdę mógł jeszcze postać. Jestem sam ciekawy, powiem wam, ile tego jest, jaki plan wyszedł. Na pewno będzie film z podsumowania kosztów. No na razie ciężko mi coś tutaj wam powiedzieć.